Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj wbite rzucakami po raz kolejny, wiem, mówili się zombie wbij od dołu, ale sorry, nie miałem niestety czasu i nagrałem dla was coś takiego. Myślę, że ta wbita wyszła kozacko, więc zostawcie tutaj na starcie suba, łapkę w górę i dzwona. Osoby, które dawały mi itemki na live'ach, oni się teraz wyświetlają na ekranie, pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Osoba, która wygrała sponsora, też się wyświetla w tym momencie na ekranie. Chciałem was także poprosić, żebyście wbili na akcję charytatywną cioci mojego widza, która potrzebuje natychmiastowej pomocy. Linka znajdziecie w opisie. Moja wpłata ma się teraz wyświetla na ekranie. Jest to wpłata za te przekleństwa, co mówiłem na live'ach. Wyszło tam mniej więcej 19 przekleństw przez cały tydzień, ale postanowiłem, że wpłacę tam 25 ziko, czyli trochę podwyższe, więc wy też tam możecie wpłacić, będzie super. No i co, jeśli chcecie wygrać sponsora w tym odcinku, musicie standardowo napisać swój nick w komentarzu oraz jakiś fajny wierszyk. No i subować, łapkować i dzwoneczkować. Wbijcie także na kanał do moich grafików. No i tyle. Zapraszam do oglądania. Piono. Mordeczki, także ja już tutaj jestem pod gilią DPJ. Jak widzicie, ta gilia ma tutaj dwa bejkony. Kurczę, czy ja wyrzuciłem ich kilo? Nie, coś chyba wyrzuciłem. Ale nie wiem, coś wyrzuciłem z EQ. Ale oni mają tutaj dwa bejkony i kurde, całkiem nieźle ogarnięty kopojek, który nawet bez zamku wygląda całkiem nieźle. Także co, ja wezmę rzucaki i po prostu zacznę się wbijać do tej gildii. Przygotowałem sobie stack rzucaków na tą wbitę, więc zobaczymy, czy mi się uda to po prostu tam wbić i czy będą jakieś mieli ciekawe itemki. Jedyne co potrzebuję, myślę, no to trochę setów, bo jak widzicie, mam ich mało. Ale uwaga, czy mają tutaj, tak, mają zejście, mają spadzik, także elegancko. Pewnie spytacie zombie, czemu nie wbijasz do bejkona. Nie wbijam do bejkona od razu, bo chciałem po prostu wbić tutaj jakimś spadzikiem, a wiecie, zawsze jest ta wbita prosto do bejkona, więc po prostu zobaczymy, czy tutaj będą mieli coś i czy się opłaci po prostu wbić tutaj gildi. Możecie też spytać zombie, czemu jest dzisiaj słabsza jakość na odcinku, w sensie jest słabsza jakość, słabsza płynność, że teraz to przycina. Nie wiem w sumie, dlaczego jest właśnie tak przycina to. Powiem sam, że kurde, jestem zdziwiony, że po prostu mi to tak lekko laguje. Z tego co widzę, jest tam gościu online na serwerze, na dole. Może on kopie nawku, o kurde. To by w sumie było ciekawe, ja sobie zjem koksa w razie, gdyby ten typek się do mnie wbić. I on chyba kopie nawku, tak. Na to wygląda, że on kopie sobie po prostu na tiny tasku. No i widzicie, nie opłaca się z nami kopać na tiny tasku, bo taki zombiaczek przyjdzie i wbije. Dlatego ja właśnie będę się kierował na tego typa i zobaczymy, czy on coś tam będzie miał. Tu jest jakieś zabezpieczenie, tu jest jakiś obsidian, chyba jakiś boy farmer ten gościu wykładał. Powiem szczerze, że ten kubik jest nieźle zabezpieczony, ale na tyle dobrze, żeby tutaj zombiaczek się nie przebił. Tak, ten gościu kopie na awku, jestem tego bardziej niż pewien. O, ktoś mi tutaj wbił na ten speak akurat na kanał. Także co, tu jest pierwszy bacon, zobaczmy, czy mi wypadnie pierwszy bacon. Uwaga, uwaga, i tam jest od razu drugi. Czy mi wypadnie ten bacon? Uwaga. No i niestety nie wypadł. Niestety nie wypadł mi pierwszy bacon, a czy wypadnie drugi? Zobaczmy, czy wypadnie drugi bacon. Mam nadzieję, że chociaż drugi wypadnie. No, mówi się do trzech razy sztuka, no i wypadł bacon, także jest ładnie, wypadł jeden baconik na dwa, więc jest elegancko, więc co, lecimy dalej do tego typa na dół, teraz sobie widzę tutaj zabezpieczone trochę z obsydianu, to jest, ja tego bacona wrzucę sobie tutaj, będzie dla was, dla widzów na live, bo jak wiecie, edycja Dragona jeszcze trochę potrwa, wy to widzicie, to jest, o, tu ma ten typek ma tutaj, no, jak to się nazywa, serduszko, i on zlogał z serwera tak w ogóle, no nie, nie gadajcie, że on zlogał z serwera, oj, gdzie jestem, dobra, aha, czyli ktoś już im podbił gile i oni mają żyć, mają 3 życia, no to trochę lipa. Ale tu są jakieś skrzynki, więc zobaczmy, czy coś tutaj będą mieli. Tu są kolejne zejścia. Ja bym się chciał dostać do tego, gdzie ten typek kopał, bo obstawiam, że tam po prostu będą największe itemy. Tu jest obsydian. Czy mi się obsydian przyda? Dobra, wezmę ten obsydian, bo on może się przydać w przyszłości na jakieś bity czy coś. Zobaczymy. Tu jest jakiś spadzik. Dobra, spróbuję rzucić to. Może po prostu rozwali mi tego obsa. I co tu będzie? Nie, tu jest po prostu jakaś taka beczka. Tu nic nie ma niestety. A tutaj? O, jest. Tu jest miejsce, gdzie on kopie nawku sobie ten typek. Szkoda, że nie wbiłem po prostu do niego wcześniej, bo on zdążył zlogać. O, tu jest kolejny obsydian, o kurczę. Obsydian mi się przyda. No, obsydian mi się przyda, więc myślę, że go wezmę po prostu. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś miejsce w enderchestie. Mam miejsce w enderchestie. Obsydian zawsze na propsie, bo wiecie, no przydaje się po prostu na jakieś bity czy cokolwiek, coś porobić, zbudować, zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. Muszę dobrać rzucaki, ile mam jeszcze rzucaku? 49 rzucaków mam jeszcze. O! I wbija ten typek do mnie, dobra, będzie klepa. Będzie klepa z tym typem. Elegancko, to ja może trochę rzucaków odłożę. Żebym tutaj w razie w zginął z nimi. O, jestem tutaj mordeczko, za tobą jestem, stary. Jestem za tobą. Dawaj, wbijaj tutaj do mnie, chodź na klepę. Bardzo dobrze, że się zalogowałeś, będzie chociaż bitka. Czy oni coś mają ciekawego w tych itemach? Chyba nic, ale im to porozwalam, kurde. Ale wbita wychodzi śmieszna, bo typek się zalogował. A tu nagle nie mają nic, nie mają dwóch baconów. Nie mają pół kuboida, więc no jest całkiem nieźle, potem wam pokażę na sam koniec, jak to mniej więcej wygląda. O kurde, oni tu w dwóch, patrzcie ile tu się osób zalogowało. O nie. Nie, nie gadajcie, że ich tu tyle przyszło. O kurcze. Wow, co tu jest w ogóle? Dobra. Wbili się do mnie.
Wbili się do mnie w Czech. Dobra, chyba raczej tu zginę. W dwóch albo Czech się do mnie wbili. Ile to jest emeraldu? Dobra, ja to wszystko im wysadzam. Ja to wszystko im wysadzam. Porozwalam tu rzucaki. Ile tu jest jakieś stręże tu są jeszcze? O kurde, co tu się dzieje w ogóle? Patrzcie, ile to i temu spadło. Złota, wszystkiego, ja pierdzielę. Niestety. Nie mam pereł, żeby tam wperełkować. Wiecie co, spróbuję tam jakoś perełkować. Dobra, nie udało mi się tam wperełkować, więc będę musiał się klepać tutaj na dole z nimi. Fajnie, bo gdyby mi się udało tutaj uciec stąd, ale wątpię w to, że mi się uda uciec. Ten typek tam zbiera itemy. Kurde, szkoda, że nie mam tych pereł. Nie dobrałem sobie niestety pereł, więc jest trochę przypał. Ale tutaj jest jakaś ucieczka. O kurczę, gdyby mi się dało uciec, wbita, przebita i ucieczka. Byłoby śmiesznie dosyć. Czy tu jest jakieś wyjście za ich kuboid? Nie, nie ma niestety wyjścia za ich kuboid, więc będę. Chyba, że jest tutaj gdzieś. Nie, niestety nie ma nigdzie tej wyjścia za ich kuboid. Nie, spróbowałbym jedynie z loga czy coś w tym stylu, ale dobra, jak przyszedłem się. Jak przyszedłem im kuboid przebija, to będę się z nimi klepał do końca. Nie ma takiej innej opcji, nie uciekam. Klepiemy się do końca, najwyżej zginę, trudno. Przyjdę tutaj jeszcze raz i dokończę tą wbitę. Od razu jak zginę po prostu. Od razu jak zginę, przychodzę tutaj i przebijam im dalej. Nie, no, dwóch na jednego raczej nic nie zrobię. Chyba. O, mam stręża dwójkę. O, mi bania padło. Jeszcze buty mi padły. Zaraz mi padnie klata. Dobra, nie pada mi na szczęście klata, więc spróbujemy po prostu jakoś. Tutaj, dobra, rzucę stręża. Może stręcz wami w czymś pomoże. Któryś by tu polizał, może typek. Fajnie, bo gdyby któryś właśnie tutaj polizał, ale z tego co mi się wydaje, oni trochę dosyć ogarniają tą gierkę. 9 rzucaków mam, wiecie co, ja chyba wrócę do ich, do tego kuboida i porzucam im to gdzieś tutaj w kuboidzie. To, nie ma innej opcji. O, tutaj jeden już kobluje, jeden typek już kobluje, więc ja to porzucam jakoś tak tutaj na dole, coś w tym stylu. Okej, nie mogę zjeść koksa przez chwilę, bo nie wiem co się stało. No i niestety chyba tu zginę. No biję się z nimi tu 6 minut, ale wywalę się tu niestety, więc trochę przypał, ale powiem wam tak. O, jest padam bania. No i kurczę, niewiele brakowało, żebym go zabił. No dosłownie niewiele brakowało, naprawdę. Bardzo niewiele brakowało, bo gość już praktycznie ginął, ale ja też ginę, więc. No jest trochę przypał, aby rzucać tutaj jeszcze rzucaki. Ale powiem wam szczerze, że widać, że siedzą razem na tym spiku, bo momentalnie się zalogowali, jak ja tutaj wbijałem. Rzucę te 3 rzucaki, żeby ich nie mieli. Dobra, udało mi się rzucić rzucaki, także zginąłem, ale za chwilę wam powiem, że tutaj wracam pod tą gilię, bo mam tam set home ustawionego, no i co? No i widzimy się za chwilę po cięciu, nie? Dobra, także ja jestem już tutaj po chwilowym cięciu. Gdzie jest ten mój krater? Tu jest ten mój krater. Wjeżdżam tam od razu i to spróbuję jeszcze raz przebić. Tylko gdzie był ten mój spad? Tutaj było, ja tutaj perły rzucałem. Tak, tutaj rzucałem perłę. I tu były te itemy wszystkie. Dobra, są tu te itemy, są tu te skrzynki. Więc nie ma innej opcji, ja tutaj to rzucam, rozwalam tego. Chyba się tego kompletnie nie spodziewają te typy, że ja tutaj jestem. Patrzcie to. O kurde, ile tu tego wszystkiego jest. Jo, pierdziele, oni jeszcze mi zwiesiło Minecrafta. Oni, aż im współczuję. Ile tu tego wszystkiego jest. Ja pierniczę, patrzcie ile emeraldów. Wszystkiego, oni pewnie tak mają tego dużo. Ale sam fakt, że no to wszystko momentalnie tracą. O nie. Ile to z itemów, patrzcie, ja tu w ogóle bez seta przeszedłem od razu, żeby po prostu wbić tu momentalnie, tylko gdzie jestem? Gdzieś tu spadłem, muszę wyperłować się stąd. Gdzieś tutaj rzucę perłę, mam je ta perła cyknie do góry. Dobra, ten gościu spadł na dół. Ja jeszcze raz tam wyperłuję do góry. Dobra, jestem tutaj. I teraz lecę tutaj, gdzie jeszcze mnie nie było? Nie było mnie tutaj, gdzieś w tym miejscu, rzucam tutaj perłę, siema. Kasper jest zdziwiony, w ogóle co się dzieje. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie, w ogóle jakiś sojusz ich jeszcze. Ile mam tych 5, mam 5 rzucaków przy sobie, dobra. To jest najlepsza wbita, jaką chyba zaliczyłem. Ja nawet nie patrzę tutaj, czy zginę, czy nie, po prostu nie chcę to porozwalać. Rozwalamy to, rozwalamy im to, nie ma innej opcji. Dobra, zginę tu, ale trudno. Dobra, jeszcze jeden rzucak tu poleci. Szkoda, że nie ma enderchesta tutaj nigdzie. To bym jeszcze im to rozwalił z enderchesta. Efekty, może mi się uda tego gościa zabić. To już w ogóle byłoby, gdyby mi się udało tego gościa zabić. Pana Kacpra. Nie, nie uda mi się go raczej zabić, ale zobaczcie ile to jest itemów. Ile oni tego wszystkiego stracą. Może nie pewnie tak mają dużo itemów, tak jak mówiłem, w skrzynkach i w enderchestach. Jeszcze gdzie indziej, ale no. Patrzcie to, tu jeszcze są pełno itemów. Ja pierniczę, ile oni tego wszystkiego tu mają. No widać, gildia bogaczy, ewidentnie gildia bogaczy. Pozdrawiam gildię DPJ, czy jak oni tam mają nazwę gildii. Temu gościowi padły buty, ale mi się go raczej nie uda zabić. Musiałby tutaj polizać, musiałbym mieć stręża 2. Dobra, wbił jego kumpel jeszcze na strężu dwójce. No i polizałem, zabił mnie ten sam co przed chwilą. Ale myślę, że to taki dosyć śmieszny odcinek. Napiszemy jeszcze XD, napiszemy na PW XD, Mkacper XD. Taki dosyć śmieszny odcinek, więc myślę, że możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Postanowiłem, że coś po prostu takie na szybko nagram. Coś takiego szybko, na szybko po prostu nagram, więc docencie to, postarałem się i tyle. Nie, dajcie łapę, suba i dzwona. Pozdro!